Rozdział trzeci Przeklętnik Napotkany leśnik wskazał nam drogę na przeklętnik. Dobiegała dziewiąta wieczór, gdy skraj gęstego boru otworzył przed nami pogrążone w mroku pola. Nataniel czuł się już bardzo zmęczony jazdą, a że droga była dziurawa. Jechaliśmy wolno, niepewnie. Mocne wietrzy skoczyniło wśród chmur spustoszenie i co pewien czas na czystym skrawku nocnego nieba ukazywał się księżyc. W taką to właśnie chwilę wydostaliśmy się z sosnowego boru. Było widno, woda w rowie błyszczała księżycem jak rozpalona do białości szlaka. Za rowem kilkanaście z rzadka rozrzuconych drzew, stare dęby, dwa rzędy rosochatych grabów. Z początku sądziło się, że to reszta wyrąbanego lasu. Potem w rozstawieniu drzew zastanawiała dziwna regularność, między drzewami wichrzyły się krzewy, koniec alei, grabowej, była to bowiem chyba aleja, wieńczyło małe wzgórze, a za nim coś, jakby obaliny z gruchotanego pałacu, odziomki marmurowych, bielejących w nocy kolumn stojących obok pni dorosłych dębów. Nataniel zgasił reflektory, wyszliśmy cicho z samochodu. Osłonięci kłującymi krzakami, zapaliliśmy papierosy. I co dalej? Natanielu, ziewnąłem. Wiatr szarpał ciszę nocy dalekim naszczekiwaniem psa. Gdzieś w ciemności samotnie błyszczało światełko jakiejś zagrody. Czekaliśmy pięć, dziesięć, piętnaście minut. Potem mistrz wdeptał w ziemię papierosa i zadecydował. Poprosimy o nocleg w tej chałupie. Oczy mnie bolą. Nie mam sił wracać do domu. Zagroda stała tuż pod lasem i należała do drwala, który, jak się okazało po wstępnej rozmowie, był wdowcem i mieszkał tu samotnie z dorosłą córką. Przyjął nas raczej niechętnie, burkliwie. Skusiła go jednak obietnica pokaźnego wynagrodzenia, jakie mistrz ofiarował za nocleg. Będzie ta sipiać w świątecznej izbie. Roboków tam nie ma. Jedni sipiali i dobrze im było. Tyż przeklętnik przyjechali obejrzeć. Zainteresowałem się. Kiedy przyjechali? Co to za jedni? Odpowiedział powściągliwie. Już z tydzień będzie, jak tu byli. Ja co za jedni? Nie opowiadali się. Młoda, czarna kobieta? Grubas? I taki podobny do szczurka? Wzruszył ramionami. Jak pan wisz, to czego się pan pytasz? Drwal był wysoki, rozrosły, kudłaty, brwi gęste i siwe, podobne do zeschłego mchu, zasłaniały oczy. Poruszał się o ciężale, mówił wolno, z trudnością. Córka stanowiła jego przeciwieństwo, drobna. Zgubiona w fałdach pasiastego wełniaka i w białej chuście szczelnie okręconej wokół głowy i szyi. Czarne jej oczy biegły ku nam ciekawie. Pod ścianą izby stało łóżko pokryte samodziałową narzutą. Rozbierając się, nataniel rzucił na nie płaszcz i szal jedwabny, duży jak chusta. Dziewczyna natychmiast chwyciła go w palce, zarzuciła na głowę i poczęła się krygować przed lustrem. Galanty Zachichotała Ładny, zdziwił się Nataniel Stanął za plecami dziewczyny, zdawało się, drżący Chłop krzyknął na córkę, furknął szal w locie na łóżko Dziewczyna zakrzątnęła się przy garnkach, a mistrz, spokojny jak zwykle, usiadł na malutkim stołeczku przy piecu Między kolana wziął pieniek i siekierą drobił na nim chrust, dorzucając do paleniska Kucnąłem na ławie w kącie, zmęczony i senny. Obok leżał kożuch barani, pachniało źle wyprawianą skórą. Drwal spojrzał groźnie na córkę i wyszedł z izby trzasnąwszy drzwiami. Dziewczyna zaśmiała się drobno, podniecająco. Nataniel przestał ciąć chrust i wodził za nią ciężkim, sennym wzrokiem. Drwal wkrótce wrócił z garnuszkiem śmietany, zezował ponuro na córkę. Nataniel znowu rąbał drzazgi i sycił płomień pod saganem. Ocknęło mnie z drzemki szuranie sprzętów. Na środku izby postawiono niski stół, a obok dwie jeszcze niższe ławki. Dziewczyna odcedziła wodę z sagana i na wielką, jak miednica miskę, wysypała parujące ziemniaki. Ubiła je, zgarnęła na bok, okrasiła słoniną i wlała barszczu zabielonego śmietaną. Potem położyła cztery łyżki. Jadłem ostrożnie, półgębkiem. Moja łyżka ciągle zahaczała o czyjąś łyżkę, barszcz rozlewał się w dalekiej drodze do ust. Inaczej Nataniel, wielki poeta, któremu zdarzało się brać udział w najwspanialszych biesiadach. Manewrował łyżką zręcznie jak akrobata, raz po raz podbierając chłopu na czarno uprażone skwarki. Ten coraz bardziej ponurzał. W milczeniu siorbał barszcz, dmuchał głośno naparujące ziemniaki. Gadał tylko mistrz Nataniel, budząc w dziewczyniach ich choty. Słyszeliście, gospodarzu, jak to jechali razem pociągiem ksiądz pleban i rabin. Ksiądz pleban wyłożył przed sobą śniadanko, przyneczkę z bułeczką i grzecznie poczęstował rabina. Rabin pokręcił głową. Nie mogę, księże, jeść szynki. Dlaczego? zdziwił się pleban. Zakon mi nie pozwala. Nie pozwala? Szkoda, to takie dobre. Podróżni roześmiali się głośno. Rabin przełknął złośliwość plebana i postanowił się zemścić. Ksiądz już szykował się do wyjścia. Gdy rabin począł go mile żegnać, a pozdrówcie: księże, waszą czcigodną małżonkę. Pleban odparł z oburzeniem. Nie mam małżonki. Dlaczego? Zdziwił się rabin. Zakon mi nie pozwala. Nie pozwala? Szkoda, to takie dobre. Przestałem jeść, oszołomiony prostactwem tej anegdoty. Dziewczyna dławiła się śmiechem. Po drewnianej twarzy drwala nie przemknął nawet cieniu śmiechu. Tyle, że burknął do córki. A weź z komory jeszcze dwie poduszki i obleczenie daj nowe. Miastowe ludzie lubią miękko. Na nocleg zaprowadził nas gospodarz do sąsiedniej, świątecznej izby, gdzie stały dwa rozległe łoża. Śmierdziało wapnem i wisiał u sufitu pająk z barwnej bibułki. Pościel tknęła świeżością, ale była wilgotna, zła. Rozespany chwilą drzemki, pośpiesznie zrzucałem z siebie ubranie. Mistrz Nataniel, jakby oczekując na coś, Niespokojny jak ćma krążył wokół stołu z lampą. Słyszeliśmy przez ścianę, jak w kuchennej izbie drwale łajał córkę, każąc jej przynieść wody. Potem w sieni zabrzęczały wiadra. Przepraszam cię, Tomaszu, szepnął Natanie. Wybiegł do sieni, otuliwszy szyję swym obszernym szalem. Okno gościnnej izby wychodziło na ogród. Tam także była i studnia. Rozbierając się, widziałem dzień dziewczyny, pochylającej żuraw. Później obok zamajaczył kształt mężczyzny. Dziewczyna zdjęła z żurawia kubełek, postawiła go na ziemi. Chwilę stała nieruchomo. I powoli, jakby wabiona głosem, poczęła iść wolno w wyciągnięte ramiona mężczyzny. Odwróciłem się gwałtownie od okna. Odleciał mnie sen. Wśliznąłem się w chłodną pościel. Szczękając z zimna zębami. Nataniel wrócił po półgodzinie, Zauważyłem, że nie miał szalika. Spojrzał na mnie przelotnie i widząc moje przymknięte oczy, usiadł na krawędzi swego łóżka. Rozsznurowując buciki, mówił półgłosem z Goethego. Błogości i szczęścia dosyta użyłem. I piękność posiadłem we władzy jej byłem, w forszaku wiosennym podeszła wspaniała. Poznałem ją, schwytałem ją, przy mnie została. Do ofiarcie zmusi i powiesz jej, prowadź. I będzie swym mieniem i wiedzą szafować. Upadł z trzaskiem budzik. Nataniel podjął nową strofę i następną nogę. Wstępuje na ziemię wieloma zjawami, na wodach unosi się, stąpa polami. I miara ją święta blaskami uświetnia. I tylko przez formę się treściu szlachetnia. Potęga najwyższa nią, przez nią się płaci i w młodości mią ujrzał w kobiecej postaci. Stuknął drugi but. Teraz mistrz podbiegł boso do stołu i zdmuchnął lampę. Wracając do łóżka, zapytał cicho. Czy naprawdę już śpisz, Tomaszu? Milczałem. Dusiła mnie wściekłościel nienawiść do Nataniela.